stopni Celsjusza. No ciepło właściwe wody będzie też później potrzebne, 4200 J na kilogram stopień Celsjusza i zapisujemy równanie, znaczy równanie potrzebne do sporządzenia bilansu cieplnego, więc energię, którą my dostarczamy, no to jest no jeszcze z czego szukamy? No szukamy tego czasu, po którym właśnie ta woda ogrzeje się do temperatury 50 stopni. Ta powstała z lodu i ta, która tam wcześniej była. Więc grzałka straci energię, to równą ilościowi mocy razy czas, bo moc to jest energia przez czas, czyli stąd energia to jest moc razy czas. Czyli tyle energii grzałka dostarczy właśnie temu, dostarczy do tej mieszaniny wody z lodem. No i teraz co tam się stanie? Ta energia zostanie wykorzystana na całkowite stopienie tego lodu w temperaturze topnienia, czyli masa lodu razy ciepło topnienia i potem już, gdy całkowicie lód zostanie stopiony, temperatura zacznie się zwiększać i woda powstała z tego lodu i woda, która wcześniej tam była, czyli ta masa lodu, wody 1 kg, zacznie być ogrzewana od temperatury 0 stopni do temperatury 50 stopni Celsjusza, czyli od T0 do T1. Czyli obliczamy to, wtedy już nie ma zmiany stanu skupienia, więc obliczamy tą energię potrzebną do ogrzania tej wody o masie mW plus mL do temperatury 50 stopni, czyli temperatury T1, mnożąc ciepło właściwe wody, razy masa teraz tej, całkowita masa tej wody, czy masa, ta poprzednia masa tej wody, która wcześniej była, plus masa wody, która powstała z lodu stopionego, razy różnica temperatury, to zawsze od większej wartości odejmujemy mniejszą. Tu jest większa jest ta T1, czy 50 stopni Celsjusza, a mniejsza ta początkowa, czyli 0 stopni Celsjusza, czy T0. No i teraz te energie, to jest ta sama energia, bo właśnie ta energia, kto skąd się wzięła, to właśnie z tej grzałki, czyli te energie są równe sobie. Ponieważ nasza niewiadoma jest tu w tym E1, no to dobrze mieć po lewej stronie właśnie to E1, czy E1 równa się E2. Podstawiamy prawe strony, podstawiliśmy, szukamy czasu, więc dzielimy obie strony przez tą moc, czy moc tu do miernika dochodzi, już mamy wzór, wstawiamy dane liczbowe. Równa się. I też jak wstawiacie dane liczbowe, to proszę tu nie dodawać w pamięci 1. Ja wiem, że wszyscy potrafią odjąć od 50 stopni 0 stopni i do 1 kg dodać 0,1 kg, ale ważne, żeby tak był wzór, potem wstawienie danych i dopiero wtedy liczenie. No jak teraz zobaczmy na jednostki, kilogramy się zgadzają z kilogramami. Kilogram się skraca, jakbyśmy te kilogramy tu wyłączyli przed nawias, to by się skróciło z tym kilogramem. Jakbyśmy stopień Celsjusza wyłączyli przed nawias, skróci się z tym stopień Celsjusza, zostanie tu dżul, tak samo tu dżul. Czy wynik będzie w liczniku w dżulach? Mianownik jest w watach. I wat to jest dżul przez sekundę, czyli dżul przez sekundę, dzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrot, jeszcze będzie dżul razy sekunda przez dżul i dżule się skracają. To w innym zadaniu, zresztą to będzie dokonane, podobna dyskusja, więc zaraz się to pojawi. Tak? Więc wynik wychodzi w sekundach, czyli jak obliczyć, to będzie to 146,9 sekund. Zadanie następne, teraz czwarte ze strony 56 i też z tego poddziału warto umieć, czyli zadanie czwarte, strona 56 i z tego poddziału warto umieć, czyli następne zadanie za tym, które przed chwileczką rozwiązywaliśmy, ale już jest na następnej stronie. Tak, przenosimy to. Już mamy zadanie czwarte ze strony to jest ta strona 56. No, czytamy tutaj zadania. Do kubka włożono grzałkę elektryczną. No cóż, tak jest niewyraźnie. Do kubka włożono grzałkę elektryczną o mocy 300 W i ulano 200 g wody. Teraz pod innym kątem jest i taki. I dokładnie widać jeszcze raz. Do kubka włożono grzałkę elektryczną o mocy 300 W i nalano 200 g wody. Po pewnym czasie woda zaczęła wrzeć. Kiedy zostanie jej mniej niż 50 g, grzałka może eksplodować.
I to jest podpunkt A. Wyjaśnij, dlaczego grzałka nie eksploduje, gdy jest zanurzona w dostatecznej ilości wody. No po prostu to może od razu wyjaśniamy, jeżeli jest, nawet jak ta grzałka doprowadzi tą wodę do temperatury wrzenia 100 stopni Celsjusza i cały czas jest zanurzona, więc ta energia, którą grzałka dostarcza tej wodzie, ta woda odbiera tej grzałce energię i zamienia się w gaz, tak? Czyli dopóki jest całkowicie zanurzona, to wtedy temperatura tej grzałki znacznie nie rośnie, ponieważ szybko jest ta energia z grzałki odbierana przez wodę na wyparowanie tej wody, tak? Także dlatego nie ma dużego zagrożenia, jeżeli cały czas jest ona zanurzona, nawet jeżeli tej wody nie jest dużo, ale grzałka jest jednak zanurzona całkowicie. No i teraz oblicz, jak długo będzie trwało gotowanie wody, zanim jej ilość zmniejszy się do 50 gramów. No to pytanie, ile tej wody, czy już mamy tą, właśnie mamy wodę ogrzaną do temperatury, jeszcze sekundę. No właśnie, czyli już widać z tych danych, że ta woda była w temperaturze, już ogrzeliśmy ją do temperatury wrzenia i w tej temperaturze wrzenia odparowujemy część tej wody. I teraz pytanie, ile wody musiało wyparować, skoro ma zostać 50 gramów, tak? No to 250 gramów było na początku. Tą masę oznaczymy jako M1 za chwileczkę. Tą masę 50 gramów oznaczymy jako M2, czyli musimy odparować 250 gramów minus 50, czyli 200 gramów, czyli od M1 odejmujemy M2. To jest ta masa wody, która musiała w temperaturze wrzenia zamienić się w parę. I jaką energię zużyjemy? No to znając moc tej grzałki, to jest moc razy czas, to jest energia, jaką grzałka przekazała tej wodzie. No ale zaraz to wszystko zapiszemy, to więc szybciutko, to jest czwarta strona, 456, no to już tu mamy. No są podobne do siebie, więc ja czasami tu na właściwą kartkę trafiam. Więc mamy zadanie czwarte, strona 56 i też z tego poddziału właśnie warto umieć dane. Moc grzałki 300 W, masa tej wody, którą doprowadziliśmy do temperatury wrzenia 250 gramów, czy 250, a gram to jest jedna tysięczna kilograma, więc mamy 250 tysięcznych kilograma, czyli 0,25 kilograma. Masa, ta graniczna masa, poniżej której może grzałka zostać uszkodzona, to jest 50 gramów, więc to jest 50 tysięcznych, czy 500 kilograma. Ciepło parowania, no dość duże jest, 2 256 tysięcy joule na kilogram. No i tak jak mówiliśmy, szukamy czasu, po którym właśnie zostanie z tej masy M1, zostanie masa M2. Czy musimy wyparować różnicę, czy M1 minus M2, czy 250 gramów minus 50, czy 200 gramów tej wody musimy odparować. Ta energia potrzebna do odparowania, to da nam grzałka, to jest moc razy czas. No i teraz, ponieważ już mamy temperaturę wrzenia i będziemy, znaczy dostarczanie, czyli parowanie zachodzi teraz w całej objętości tej cieczy, to w czasie dostarczania energii nie będzie temperatura się zmieniała, tylko będzie zmiana stanu skupienia i obliczamy tą energię potrzebną do odparowania wody, mnożąc masę tej wody, którą mamy odparować, czyli różnica M1 minus M2 razy ciepło parowania. No i teraz to jest ta energia właśnie jest pobrana z tej grzałki, czy ta energia jest stracona przez grzałkę, równa się energii, którą zyskała ta woda, więc porównujemy tę energię, obliczamy stąd czas, czy dzielimy przez moc, dzielimy, wstawiamy wartości liczbowe, masę 0,25 kg minus 0,05 kg razy ciepło parowania, to jest 2 256 tysięcy joule na kilogram. Gdybyśmy tu kilogramy wyłączyli z tego nawiasu, to by się skróciły z tym kilogramem. I mamy joule na watt. Już to w poprzednim zadaniu był ten joule na watt, więc ja tamtej dyskusji nie robimy, ale tu zaraz zrobimy. No i teraz już wyjdzie nam wynik na pewno w sekundach, więc zapiszemy, już byście obliczyli, wyjdzie wam
1504 sekundy, to jest około 25 minut. Znaczy, czyli podzielimy to przez 60, to uzyskujemy wynik w minutach, 25 minut. Natomiast dyskusja jednostek, oczywiście kilogramy się już skróciły, mamy joule przez watt, to joule przez watt, to jest joule przez sekundę, bo watt to jest jednostka pracy, czyli lub energii przez jednostkę czasu, czyli joule przez sekundę. Ja nie polecam skracania piętowych ułamków, dużo błędów z tego się bierze, może to nie przy tak prostym zdarza, ale ogólnie dość często widzę tu błędy, więc nie skracamy, mnożymy, podzielić joule przez joule przez sekundę, to jest pomnożyć joule przez odwrotność tego ułamka w mianowniku, skracamy teraz joule, zostaje sekunda. I to jest zadanie czwarte. No, myślę, że kartek mam tu duże, to jest dobrze piąte. To teraz zadanie piąte, strona 56. To jest też z tego poddziału warto umieć. I następne zadanie. Czytamy treść zadania. To już jest chyba przedostatnie zadanie z tych. Do 100 g wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza wrzucono rozgrzany kawałek stali o masie 50 g. Po wyrównaniu temperatury wody i stali okazało się, że woda podgrzała się do 15 stopni Celsjusza, jaka była początkowa temperatura stali. Czyli mamy 100 g wody o temperaturze 10 stopni. Wrzucamy kawałek stali o masie 50 g. Czekamy, aż się wyrównają temperatury i ustaliła się temperatura 15 stopni Celsjusza i pytają się o temperaturę tą początkową stali. No, z pewnością była wyższa niż 10 stopni Celsjusza, tak? Bo następowało wyrównywanie temperatur. Dobrze, no to w takim razie wypiszmy dane. Masa wody to było według treści 100 g, czyli jest 1/10 kg, a temperatura początkowa tej wody, oznaczymy ją symbolem T1. Jak się właściwie oznaczy, to czasem się upraszcza zadanie. To będzie T1, to jest 10 stopni Celsjusza. Masa stali, to MS oznaczmy 50 g, czyli 0,05 kg. Temperatura końcowa tej stali, która będzie w tej wodzie i tej wody, to będzie taka sama, to będzie temperatura końcowa, to jest 15 stopni Celsjusza. Zarówno stal będzie miała taką temperaturę, jak i ta woda. Ciepło właściwie stali ze strony 20, można to odczytać, więc odczytujemy ze strony 20, to jest 460 joule na kilogram systemu Celsjusza. Ciepło właściwie wodę już znamy na pamięć, 4200 joule na kilogram systemu Celsjusza i obliczamy energię, jaką stal straciła, bo stal będzie się oziębiała, więc energia stracona przez stal, no to jest ponieważ nie ma zmiany stanu skupienia, no to mnożymy ciepło właściwe stali razy masa stali razy różnicę temperatur od większej mniejszą, czy od początkowej, czy T2 to jest ta początkowa temperatura stali. Więc od początkowej temperatury stali odejmujemy tą końcową temperaturę stali i wody, już po wyrównaniu temperatur, czy to 15 stopni. A w przypadku wody, no to jest ciepło właściwie wody, jest masa wody i teraz tu jest większa temperatura, to jest ta końcowa niż początkowa, czyli od tej większej odejmujemy mniejszą, czy od temperatury 15 stopni Celsjusza odejmujemy 10 stopni Celsjusza, czyli od T1 odejmujemy, tak? I to energia stracona przez stal jest równa energii, którą zyskała woda, więc te energie są równe sobie. Wstawiamy teraz te wzory tu. I naszą niewiadomą jest temperatura, ta początkowa stali, T2. No to trzeba jakoś to T2 rozwikłać, czy wyizolować z tego równania, więc w celu wymnażamy ten nawias, czyli CS razy MS razy T2 minus CS razy MS razy TK. No to tu jest wymnożone. Ten wyraz drugi, nie zawierający naszej niewiadomej, przenosimy z znakiem przeciwnym na drugą stronę. No to przenieśliśmy tu z znakiem plus, to był minus, jest plus. Z tym nic nie robiliśmy. No i teraz, żeby samo T2 obliczyć, to dzielimy obie strony przez iloczyn CS razy MS, to do mianownika przejdzie po prostu, tak? Wstawiamy dane liczbowe. Najpierw jest wstawienie. Ja wiem, że umiecie odejmować 15 minus 10, ale proszę najpierw wstawić, a później dopiero wykonywać różne obliczenia. Więc wstawiamy ciepło właściwie wodę 4200 joule na kilogram razy
stopień Celsjusza, masa wody 0,1 kg, 1,1 kg, temperatura końcowa tego stali i wody to jest 15 stopni Celsjusza, temperatura początkowa wody 10 stopni Celsjusza, ciepło właściwe stali 460 J na kilogram stopni Celsjusza, masa stali 0,05 kg i temperatura końcowa stali 15 stopni Celsjusza. I dzielimy przez ciepło właściwe stali razy masa stali. I jednostki, no, te stopnie Celsjusza byśmy wyłączyli, skracają się z tym stopniem Celsjusza, kilogramy z kilogramami, ale chociaż tu nawet inaczej powinniśmy zrobić, bo można byłoby skrócić, wyłączyć zarówno z tego, jak i z tego, to te jednostki, joule przez kilogram z stopniem Celsjusza, można wyłączyć z tych dwóch wyrazów na zewnątrz i skrócić z tym ten kilogram i ten kilogram z tym kilogramem i wtedy zostaną tu jednostki w liczniku stopień Celsjusza. No w dowolny sposób. I jak tu obliczycie, wyjdzie wam 106,3 stopnia Celsjusza. To i ostatnie zadanie, zadanie dziewiąte, zadanie takie trochę nietypowe. Nasze zadanie dziewiąte, zadanie 55 i z tego poddziału powinieneś umieć. Powinieneś umieć. To będzie problem z oznaczeniem wielkości. Więc to jest zadanie dziewiąte. O, tu jest. Wartość energii.